Szanowny Boże, coś wam powiem. Wierzę w Boga, modlę się, ale nie chodzę do kościoła, bo przecież Bóg jest wszędzie. I oczywiście Bóg obecnie jest tam, gdzie jest człowiek. Dość często spotkamy się z takim tłumaczeniem, taką postawą. Jednak dzisiejszy fragment pokazuje nam coś innego. Setnik dwukrotnie korzysta z pośrednictwa innych, żeby dotrzeć do Jezusa. Na początek prosi ludzi, wobec których był życzliwy. Szanował ich wiarę i religię. Zbudował im synagogę. Następnie wysyła do Jezusa przyjaciół, ale sam się nie odkrywa. Ten na pozór mało istotny szczegół pokazuje jednak, jak ważna jest rola pośredników w naszej drodze do Jezusa, do Boga. Jak ważne jest to, aby nie iść do Jezusa w pojedynkę, ale razem z przyjaciółmi i bliskimi. Ważne jest, by do Boga iść razem ze swoim Kościołem, we wspólnocie tego Kościoła. Ja wcale nie muszę mieć potrzeby gromadzenia się we wspólnocie, ale moja obecność jest potrzebna innym. Uwalnia nas to z egoistycznego myślenia o mojej wierze. W ogóle ten setnik burzy jakiś obraz intruza, który okupuje obcy kraj. Nie dość, że dla miejscowej ludności ma uznanie, to jeszcze troszczy się o swojego służącego, człowieka niższego stanu. Przecież ci, którzy przychodzili do Jezusa, to prosili o coś dla siebie lub swoich bliskich, najczęściej dzieci, ale nigdy dla służącego. I w tym fragmencie pięknie ukazana jest logika, że skoro ja jestem jeszcze daleko od Boga, nie czuję się jeszcze pewnie w tej relacji, to powinienem poszukać osób, które są zdecydowanie w większej zażyłości. To nie jest oznaka słabości, ale raczej wyraz naszej głębokiej wiary. Ta perykopa odzwierciedla naszą postawę na modlitwie. Setnik nie widział Jezusa tak, jak i my Go nie widzimy. My jedynie wysyłamy nasze westchnienia i powierzamy się Jezusowi, tak jak Rzymianin posyłał wysłanników, którzy mieli prosić w Jego imieniu. Co więcej, on nie domaga się zobaczenia Jezusa, bo nie jest to konieczne, kiedy potrafi dostrzec skutki działania Boga i posłuchać świadectwa innych. Każdy ma szansę dania świadectwa w swojej wiary. Historia każdego z nas może pomóc we wzroście doświadczenia obecności Boga we własnym życiu i życiu drugiego człowieka. Całe chrześcijaństwo jest religią świadectwa. Bez niego niepotrzebna i daremna byłaby nasza wiara. Posługując się tylko słowem, bez podparcia tego mówienia konkretnym czynem, będzie to mało wiarygodne. Zachowując w tym odpowiednie proporcje, dajemy przez to świadectwo życia innym. Kiedy zaś wzajemnie sobie pomagamy w naszej drodze do Boga, tworzą się między nami więzy duchowej bliskości. Bóg, który jest miłością, cieszy się, kiedy widzi, jak Jego dzieci wzajemnie się kochają i wzajemnie sobie pomagają. Dlatego nasza obecność w Kościele nie jest tylko wyrazem naszego chcenia, ale naszego świadectwa dla innych. Bo nie wiemy, kiedy komuś ten gest pomoże w życiu.